Cześć wszystkim, witam Was w nowym Reading Vlogu. Nagrywam to rozpoczęcie już drugi raz, kolejnego dnia, gdyż książka, którą zaczęłam czytać, niestety mi się nie spodobała. Naprawdę starałam się, ale zasypiałam. Nie będę Wam pokazywała, co to za książka, może do niej wrócę, jak już nie będę miała co czytać tutaj na wyjeździe. Nie chcę też zapeszać, może po prostu nie był to ten dzień na tą książkę. Może następnym razem będziemy się ją płynniej czytało. Poddałam się po 16 stronach, tak. Ale zaczęłam czytać kolejną książkę. Jest to Bezludna wyspa M.A. Bennett. I przeczytałam na razie parę stron, żeby być pewnym, że dam radę ją przeczytać. Pierwsze parę stron, a ja się już w tą książkę wciągnęłam. Z racji tego, że nagrywam ten wstęp drugi raz, zobaczycie, co się działo wczoraj. Jechaliśmy do dziadków Lukasa na obiad. Chcę to uwzględnić w reading vlogu. Był to bardzo miły dzień, a także chcę to zapamiętać. Babcia Lukasa dużo opowiedziała o potrawie, którą przygotowywała. A my się zobaczymy troszeczkę później, więc ten vlog będzie troszeczkę zakręcony. Nie chcę się zmuszać do książki, którą będę męczyła przez kolejne 2-3 tygodnie. Wolę jeszcze raz zacząć początek z nową książką, którą wiem, że na pewno przeczytam. ¿Qué es esto? Porotos granados. Uh-huh. Ya. Los porotos granados son como de verano. Porque los porotos, el choclo, la albahaca, todas las cosas que uno le echa, serán nada más que en verano. O sea, como de noviembre a febrero, marzo. ¿Qué? ¿Y por qué es tradicional? ¿Es un plato tradicional, po? Sí, es tradicional. Que yo me acuerdo de mis años de... que siempre se ha comido, o sea, lo hacía la abuela, lo hacía la mamá, lo hago yo. ¿Ven? Esto tiene porotos, zapallo, que no sé cómo se dice zapallo, zapallo, tiene una friturita de cebolla, ajo, se le echa albahaca, que la albahaca también es de verano, y choclo. Tiene choclo picado y choclo molido. Claro. Entonces uno lo echa a cocer una media hora más o menos. Es como medio líquido. Líquido. Medio líquido, medio así. Medio sopa. Claro, es como una sopa, pero una sopa más espesa y tampoco un guiso. Jesteśmy dokładnie 5 minut, nawet mniej, od domu babci Lukasa, więc jesteśmy blisko centrum, ale w bardzo spokojnej dzielnicy i blisko oceanu. Obiad. Jak obiad? Obiad. Dobra. Dobry? Bardzo dobry. I bardzo dziękujemy babci. Bardzo dziękuję. Tak jak ja, fanami ciepłej pogody, ładnego słoneczka, które przegrzewa, to w Chile wasze życie zaczyna się koło godziny pierwszej. Od rana było pochmurnie, wilgotno, było około 13 stopni, teraz jest stopni 20. Słoneczko bardzo ładnie grzeje, od razu wszystko wygląda weselej. Wszystkie barwy są bardziej wyraziste. My się wybieramy na przejażdżkę, korzystamy jeszcze z faktu, że mamy naszego brum-bruma tylko dla siebie i jedziemy do miasteczka Concon, które jest położone zaraz przy Viña del Mar. Szczerze mówiąc, myślałam, że jest to dzielnica, ale okazuje się, że jest to osobne miasteczko. Tak jak każde miasto ma lepsze dzielnice, gorsze. Oj, wyjeżdżamy z domu. Dobra. Taniej jest oczywiście żyć w Concon niż w Viña del Mar, dlatego też dużo
osób ze średniej klasy, które chcą mieć ładniejszy dom, troszeczkę lepiej usytuowany, przenosi się do Konkon. Jest tam też sporo imigrantów. Oczywiście Konkon także jest nad oceanem. Słynie z restauracji, które serwują bardzo dobre owoce morza. Ja owoców morza nie lubię, nie jadam, więc tego akurat nie sprawdzimy. Ale przejdziemy się po miasteczku, może znajdziemy fajne miejsce, żeby poczytać sobie książkę, bo książki wzięliśmy ze sobą. Pogoda, tak jak Wam pokazałam, jest bardzo ładna. Jesteśmy teraz w takiej bardziej ekskluzywnej części Konkon. Nie wysiadamy tutaj, więc nagrywam Wam z samochodu. Możecie zobaczyć, jak ogromne są tutaj te domy, te podjazdy. Na ulicy obok były jeszcze większe, ale niestety tam nie mogliśmy tak zwolnić jak tutaj. Możecie zobaczyć, jaka różnorodność panuje w Chile. Tak, Lukas mówi, że bardzo szybko się zmienia krajobraz i już widzicie, jesteśmy na uliczce obok. No i domy też się już zmieniają. Jeszcze są naprawdę bardzo ładne, ale już widać różnicę. Kurczę, wszyscy mają te płoty i nie mogę Wam ładnie nagrać tych domów. O, zobaczcie, jak szybko to się zmieniło. To jest zupełnie inny świat tutaj. Zatoczka bardzo ładnie wygląda i basen. Czy tam był inny basen? To jest kolejny basen. Nie wiem, czy to jest jakiś, jakaś restauracja, jakiś beach club, gdzie można sobie zamówić drinka i pływać w basenie. O, właśnie ktoś wskoczył. Cześć, witam Was w środkowym update'cie. Nagrywam Wam z mojej ulubionej miejscówki w tym domu i akurat tak złapałam światło, więc nie patrzcie, co tutaj się dzieje. To nie są nasze rzeczy i te rzeczy muszą po prostu tutaj zostać, więc sobie tam ładnie leżą na biureczku, ale przejdźmy do książki. Jest kolejny dzień i tak się wciągnęłam w książkę, że jestem na stronie 250, jestem już za połową. I naprawdę książkę czyta się bardzo szybko, jest napisana bardzo przyjemnym językiem, takim, że jak człowiek zacznie czytać, to nagle patrzy, kurczę, jestem 50 stron dalej. Więc naprawdę gratulacje dla osoby, która przetłumaczyła tę książkę. Tłumaczenie dla mnie jest genialne. Ale o czym jest ta książka? Mamy tutaj bodajże 5 bohaterów. Ja dokładnie nie pamiętam wszystkich imion. Główny bohater jest to Lincoln. I teraz Wam przeczytam mniej więcej, żebyście wiedzieli, który charakter, co wnosi do tej książki. Lincoln, czyli nerd, Flora, dziewczyna emo, Sebastian, osiłek, Miranda, gwiazda, Ralph, ziomal, June, zdolna bestia, Gilbert, gamoń. I poznajemy tutaj właśnie tą grupkę dzieci, nastolatków, którzy chodzą do prywatnej szkoły w Anglii. Nasz główny bohater Lincoln jest po prostu na końcu drabiny społecznej w szkole. Flora i Gilbert są minimalnie wyżej, a cała reszta to są jakby gwiazdy szkolne. Książka rozpoczyna się historiami, jak nasz główny bohater Lincoln poznał każdego z innych pobocznych bohaterów. Lincoln był osobą prześladowaną, naprawdę miał bardzo, bardzo ciężkie życie w tej szkole. Nie umiem sobie wyobrazić, jakim cudem takie rzeczy mogły dziać się w szkole. Nosił torby swoich oprawców, dosypywali mu jakieś dziwne środki do jedzenia, po których spędzał dzień w toalecie. Jego życie było naprawdę, naprawdę ciężkie. Bardzo duży plus za to, że te wszystkie relacje są dokładnie pokazane, zanim oni dotarli na tą wyspę. Czyli dokładnie wiemy, jak te relacje wyglądały wcześniej. Jak dzieci trafiają na wyspę? Wakacje pod koniec gimnazjum organizowane są takie kolonie przetrwania i te dzieci, ta siódemka, zapisują się na te kolonie. Niestety samolot nie dolatuje i wszyscy budzą się na plaży bez niczego. I zaczynają próbę przetrwania. Lincoln, który na początku jest w ogóle niedoceniany, bo jest tak zwaną dwunastką, czyli są szczeble
popularności. Dwunastka jest najgorsza, więc on jest po prostu tą dwunastką. Okazuje się bardzo użyteczny, gdyż wie, jak przetrwać, jest nerdem, czytał dużo książek, oglądał dużo filmów o przetrwaniu, więc wie, jak wybudować szałas, jak rozpalić ogień, jak zdobyć wodę pitną, jak wybudować meble do szałasu. I sytuacja powoli się zmienia. Jest tutaj bitwa pomiędzy Sebastianem a Lincolnem o popularność. Początkowo książka była dla mnie idealna, nie widziałam żadnych problemów, nic mi nie przeszkadzało, ale od połowy książki nasz główny bohater zaczął mnie naprawdę bardzo irytować, denerwować i przestałam go lubić. Ja rozumiem, że był prześladowany jako dziecko, ale dlaczego on w tym momencie, jeżeli wszyscy zaczynają go szanować, zaczynają go słuchać, nie stara się zbudować jakiejś relacji, jakiejś przyjaźni, on zaczyna traktować całą tą szóstkę nawet gorzej niż oni traktowali jego w szkole. Zaczyna wykorzystywać dziewczyny, żeby usługiwały mu, chłopacy muszą za niego pracować, a on sobie tylko siedzi, jest naprawdę bardzo niemiły, każe nazywać się królem, nawet wybudował sobie tron, więc kurczę, co tu się dzieje? Dlaczego nasz bohater zamiast przejść drogę ku lepszej osobie, zmienia się ku gorszemu? Co do reszty, wydaje mi się, że zaczynają oni dostrzegać swoje błędy, zaczynają akceptować siebie, dorastać na tej wyspie, a nasz Lincoln po prostu się cofa i zmienia się na gorsze i boję się, że będzie jeszcze gorzej. Ja rozumiem, że on był katowany, a dlaczego teraz sam zmienia się w kata? Mam nadzieję, że ta książka rozwinie się troszeczkę inaczej. Naprawdę trzymam za niego kciuki, że tak się stanie. Mimo tego, że nasz główny bohater jest najbardziej irytującą postacią ever. Nie pamiętam, kiedy czytałam książkę, gdzie ktoś mnie aż tak irytował. Nadal czyta mi się ją bardzo szybko. Ta książka mnie wciąga. Mam pewne przypuszczenia, dlaczego oni znaleźli się na tej wyspie. Na końcu wam powiem, czy moje przemyślenia były właściwe i faktycznie ta książka tak się zakończyła. Z ciekawością czytam, jak próbują przetrwać na tej wyspie. Już w tym momencie są oni już 2 tygodnie albo ponad 2 tygodnie, więc jak na taką młodzież wydaje mi się, że to jest naprawdę dużo, szczególnie, że nie mają żadnej pomocy. Ja się do was odezwę jutro, prawdopodobnie zdążę ją już przeczytać, więc do zobaczenia w końcowym update'cie. Witam was kolejnego dnia. Dzisiaj odzywam się do was troszeczkę później. Jesteśmy, powiedzmy, w takim beach clubie. Jesteśmy w miejscu Concon. Zaraz ma tu się odbyć jakiś koncert muzyki na żywo. Nadal czekamy. Miejsce jest bardzo ciekawe, spodziewałam się tutaj piasku. Już się tak ubrałam bardziej wyjściowo, a widzę, że większość ludzi jest ubrana w normalne ubrania. Chyba, że nie założyłam innej sukienki, bo miałam w planie założyć taką odblaskową różową, więc dobrze, że się powstrzymałam. W tym razie tutaj siedzimy sobie Lukas i nasz kolega i mamy tutaj obejrzeć zachód słońca, ale ten zachód jest jakiś taki słaby tutaj. Jednak w Gwinei del Mar zachody są najpiękniejsze. For my compilation, my Asha and Dogs compilation. Mój nowy piesek. Mój nowy piesek? Nowy pies. To jest mój nowy przyjaciel tutaj na wieczornym wypadzie.
Cześć wszystkim, witam Was w ostatecznym podsumowaniu tego reading vloga, nasza książka Bezludna Wyspa. Nagrywam w może niezbyt pięknym otoczeniu, jest godzina 20 i to jest jedyne miejsce, gdzie mam jeszcze naturalne światło i mogę coś nagrać. Jest to książka z serii książek młodzieżowych. Ja takie książki z motywem Robinsonady bardzo lubię. W chwili obecnej oglądam także serial Lost, który oglądałam za czasów dzieciaka. Właśnie kończę z Lukasem drugi sezon, więc to tak troszeczkę w tym samym klimacie, książka, serial. Bardzo dużo powiedziałam już o update'cie środkowym, więc nie chcę się powtarzać. Początek bardzo mnie wciągnął, środek był całkiem okej, ale niestety końcówka mnie zawiodła. Po przeczytaniu książki obejrzałam opinie innych osób i także czytałam trochę w internecie i faktycznie większość osób stwierdziła, że ta końcówka jest dosyć słaba. W książce występują stereotypy, to co już wspomniałam w środkowym update'cie, jednak to mi nie przeszkadza. Główny bohater zaczął mnie irytować troszeczkę za środkiem i faktycznie on został irytujący do samego końca. To się nie zmieniło, ale przetrwałam z nim, przetrwałam jakby z całą gromadką. Książka bardzo dobrze pokazuje, z jakimi problemami muszą borykać się nastolatkowie w dzisiejszych czasach. Oczywiście jest to pokazane w troszeczkę przerysowany sposób. W książce bardzo dobrze jest pokazany motyw władzy, jak władza może zmienić człowieka i to raczej na gorsze. Książkę czyta się bardzo szybko. Ja tą książkę przeczytałam w 3 dni i naprawdę nie siedziałam przy niej za długo. Sięgałam po nią wtedy, kiedy miałam po prostu troszeczkę czasu. Książka jest napisana bardzo lekkim piórem i samo wydanie tej książki jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. I okładka. Gdybym zobaczyła tą okładkę w sklepie, na pewno bym sięgnęła po tą książkę, chociażby żeby przeczytać opis. W ogólnym podsumowaniu książka mnie nie zawiodła. Po wcześniejszej książce, którą czytałam, co to była za książka? Pieśń Syren. Naprawdę potrzebowałam coś, co mnie wciągnie i ta książka to zrobiła. Ocenę, którą dałabym tej książce, jest to 7 na 10, to takie zasłużone 7 na 10. Za bardzo fajnie przedstawionych bohaterów, mimo że to były same stereotypy, za to, że naprawdę zżyłam się z bohaterami, mimo iż żadnego z bohaterów nie polubiłam, i za bardzo przyjemne pióro, za to, że się książkę czytało bardzo szybko, bardzo sprawnie. Już w połowie wiedziałam, jak ta książka się skończy, więc nie było to bardzo duże zaskoczenie. Jednak wydaje mi się, że dla młodych czytelników, którzy lubią motyw Robinsonady, będzie to bardzo, bardzo fajna opcja, więc ja tą książkę mogę polecić, szczególnie na okres wakacyjny, bezludna wyspa, słońce, ocean, dżungla. Czego chcieć więcej jak prostej, ciekawej literatury na słoneczne dni, które mam nadzieję niedługo wrócą do naszej Polski. Ja żegnam się z Wami w tym reading vlogu z mojego nowego miejsca dowodzenia. Siedzę sobie na takim ogromnym parapecie. A dokładniej, leżę sobie i zobaczcie na ten widok. Jest 19 stopni, ale pogoda sprzyja, żeby sobie posiedzieć przy otwartym oknie i z takim widokiem. Więc na chwilę obecną jest to moje ulubione miejsce. Dokładniej wszystko Wam pokażę, jak tu wygląda w hałsturze, który chcę Wam nagrać. Dziękujemy Wam za oglądanie i do kolejnego filmiku. Pa, pa! Pa, pa!